Dobry wieczór, Beata Chmielowska-Olech. To są informacje kulturalne, czyli podsumowanie najważniejszych wydarzeń w kulturze w poniedziałek, 15 marca. Zaczynamy. A zaczniemy od oscarowych nominacji. Poznaliśmy wszystkie filmy, aktorki i aktorów nominowanych do najważniejszych nagród filmowych na świecie. Laureatów poznamy 26 kwietnia. W nocy poznaliśmy laureatów najbardziej prestiżowych nagród muzycznych, Grammy. W kategorii jazz dwie nagrody zgarnął album Trilogy 2, który współtworzył zmarły niedawno Chick Corea. To jeden z takich koncertów, na które czeka się cały rok. Jakub Józef Orliński i Capella Krakowiensis w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie wykonali program, którego myśl nawiązywała do czasu Wielkiego Postu. W repertuarze znalazło się m.in. Stabat Mater Antonio Vivaldiego. Przez lata niedoceniane dziś stają się hitem. Mowa o porcelanie i szkle z czasów PRL-u. Szturmem zdobywają muzealne wystawy i prywatne mieszkania. O źródłach tego sukcesu po latach opowie Łukasz Gazur. Miasto Białystok i Białostocki Ośrodek Kultury zapraszają na ostatnie dni wystawy Grand Press Photo. Ponad 260 najlepszych fotografii prasowych można obejrzeć teraz we foyer Kina Forum. Przed wojną nazywana Paryżem Północy, po wojnie odbudowywana z gruzów, z nowymi pomysłami i możliwościami. Jej kształt leżał w rękach jej architektów, motywowanych przeróżnymi aspiracjami. Jakimi? O tym przeczytają Państwo w reportażu Krzysztofa Mordyńskiego „Sny o Warszawie”. A więcej o nowościach wydawniczych opowie Anna Jankowska. To jedna z najgorętszych premier muzycznych tego roku, która wzbudza emocje nie tylko nad Wisłą, ale i na całym świecie. O nowej płycie i zrekonstruowanym utworze Ludomira Różyckiego z autorem światowej klasy skrzypkiem Januszem Wawrowskim porozmawiał Mateusz Baran. To wszystko dzisiaj w programie. Spokojnego wieczoru Państwu życzę, najlepiej w towarzystwie TVP Kultura. Kolejne informacje kulturalne jutro o 18.30. Do widzenia.